W trakcie pielgrzymki do Muzeum Pamięć i Tożsamość przekazany został cenny eksponat, miecz datowany na X-XI wiek. Wcześniej do słuchaczy katolickiej rozgłośni z Torunia zwrócili się prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do pielgrzymów podkreślał znaczenie Radia Maryja w życiu Polski i narodu. Przypomniał, że jest to wspólnota, która upomina się o patriotyzm, solidarność, wiarę, upomina się o ducha. Przesłanie głowy państwa odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. W Polskę i świat wychodzi przekaz o naszej sile, sile naszej wspólnoty. Wbrew twierdzeniom, że jednacząca moc Ewangelii wyczerpuje się, ona nadal trwa. Wicepremier i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że pokolenia tworzą pewną ciągłość, gdy jest coś, co je spaja. Zaznaczył, że tej ciągłości na imię Polska i wobec niej także mamy obowiązki i zadania. Przestrzegał przed tym, co osłabia naród i wspólnotę. Od bardzo dawna, od naprawdę bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Ta suwerenność to także duch i tej suwerenności służyć mają dzieła, jakie powstają w Toruniu. Wśród nich Muzeum Pamięci i Tożsamość, które ma pokazać, jak chrześcijaństwo raz na zawsze stało się częścią polskiej tożsamości i jak o tę tożsamość upominał się święty Jan Paweł II. Muzeum zostało wsparte przez nowy eksponat, jaki przekazała Enea, czyli miecz datowany na X-XI wiek. Taki obiekt, taki eksponat muzealny, symboliczny, tysiącletni, czyli tak prawie stary jak chrześcijaństwo w Polsce. Powiedział prezes Enei Paweł Majewski. Dziś miecz nie służy walce, ale jest symbolem, by tę walkę podjąć. Walkę, a właściwie obronę, na co wskazywały słowa ministra Jacka Sasina. Będziemy toczyć tą obronę przy pomocy również takich instytucji jak Muzeum Pamięci i Tożsamość, bo naród, który nie ma pamięć, traci również swoją tożsamość. W Toruniu już teraz budowaniu tej tożsamości służą Park Pamięci i Kaplica Pamięci, gdzie wypisane są nazwiska Polaków ratujących Żydów, zwłaszcza tych, którzy za ten ratunek zapłacili życiem.